zaproszenie do naszej konferencji techniczno-medycznej. Tytuł jest jak jeździć sportowo i bezpiecznie. O bezpieczeństwie w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt bezpieczeństwa, jak mamy na myśli prosto program konferencyjny, to bezpieczeństwo wypadkowe. Ale w drugim aspekcie mamy na myśli bezpieczeństwo przeciążeniowe. I bezpieczeństwo naszych nóg, naszych stawów, ścięgien, więzadeł, mięśni. Jak unikać tych niebezpieczeństw górskich? Żeby ich unikać, powinniśmy je przede wszystkim poznać. Stąd też trzeba sobie zdawać sprawę z realnych zagrożeń w górach, które występują. To nie jest, jak wiemy, wesołe miasteczko, do którego wchodzimy zupełnie nieprzygotowani w teren dla nas często zupełnie niepoznany, a zupełnie nie zdajemy sobie z zagrożeń, które w tych górach występują. Ostatnią konkurencją, powiedzmy, konkurencją, połączeniem dwóch konkurencji to jest superkombinacja. Od 2005 roku mamy zjazd lub supergigant połączony ze slalomem. I tutaj też FIS zastanawia się nad tym, że to jednak jest za duże obciążenie dla zawodników, żeby jeden dzień miał dwie konkurencje. Także nad tym zastanawiamy się, czy z tego nie zrezygnować na rzecz innych form. Bardzo duża średnia, prawie dwukrotnie większa niż w jeździe rekreacyjnym. To jest 10 urazów na każde 1000 przejazdów. Pensje techniczne, takie jak gigant i slalom, urazowość jest mniejsza. Ta rzeczka pracuje. Na datach jak w moście, jest przeciwwaga, jest prędko mostu. Rzepka pozwala na sprostowanie kolana. Cały czas w czasie jazdy pracuje mięsień czworogłowy, pracuje więzadło rzepki. My naprawiamy bardzo drobne rzeczy w bardzo precyzyjny sposób. Mówimy o jeździe sportowej i w ogóle o sporcie, które dają nam jak najlepsze odtworzenie anatomiczne. Mokotka jest twardsza od chrząstki, dlatego chrząstka musi ustąpić i po pewnym czasie chodzenia na uszkodzenie mokotce robimy sobie w tym miejscu piękną dziurę w chrząstce. To już było, panie doktorze, pod sam koniec, jak dojeżdżałam do kolejki, do wyciągu, gdy mi się narty rozjechały. Ja usiadłam i coś takiego się stało. Oczywiście w czasie tych urazów wstrętnych wysokoenergetycznych, czyli tych poważnych urazów w czasie zawodów sportowych, też może dojść do uszkodzenia i często dochodzi do uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego. Wystarczy rękę bądź tak, bądź nawet wbrew temu, co nakazuje nam nasz odruch obronny. Nasz odruch obronny każe nam się zasłonić. Stąd to jest złamanie obrony. Musimy wyprostować, rozprostować. A co się wtedy stanie? Uderzenie trzęsknie się po kończynie górnej. Buta znają się wszyscy na rozmiarach i no i jeszcze coś mówią o flex indeksie, to długo by o tym mówić, ale no to jest jedyne, co w miarę tam te buty spina jedną klamrą, ale jest bardzo wiele czynników, o których trzeba mówić, dobierając komuś buty. Najczęściej te buty się kupuje, sprzedaje za duże. Dodatkową rzeczą, jaką tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to jest konstrukcja dziobów w tych nartach. Proszę zwrócić uwagę, że dzioby są wykonane w ten sposób, jak dzioby łodzi motorowych. Nadaje się do jazdy freeride'owej, kiedy mamy jazdę w puchu, kiedy nogi i narty bardzo pracują, kiedy musimy mieć dobre czucie podłoża, kiedy nasze kolana się bardzo mocno uginają i musimy na przykład kompensować wszelkiego rodzaju, nie wiem, nierówności, skoki, tego typu rzeczy.